Dzień dobry, kochani. Dzisiaj z hotelu w Pensylwanii. Jestem w Chateau. I wiecie co? Miałam nie robić, szczerze mówiąc, nic. Tylko jechać, patrzeć na góry, na śnieg. No i co? Budzę się z samego rana, w święty dzień niedzielę. I nie pamiętam snów, bo zawsze staram się je przypomnieć. Ale miałam naprawdę to głębokie poczucie, że muszę dzisiaj mówić na ten temat. Więc siadam sobie przy stoliczku, przy kawce i Was zachęcam do kawki, herbatki czy jakiejś wody. Coś na dobre samopoczucie. I chcę mówić na temat bardzo ważny tak naprawdę, ponieważ wielu z nas jest tym w mniejszy lub większy sposób, czy to w domu, czy w pracy, czy wśród własnych znajomych, a także we własnych związkach czasami. No, miejmy nadzieję, że nigdy nie doszło do małżeństwa, ale na przykład kogoś poznaliście, chodzicie i zauważacie, że... I to dotyczy kobiety bądź mężczyzny. Tu naprawdę nie ma kto jest gorszy, lepszy. Zdarza się kobietom, zdarza się mężczyznom, ok? Ale co widzimy? Ktoś nam mówi, że on w związku czy w życiu potrzebuje miłości. A co robi w zamian? Pokazuje, że nas nie szanuje. Że nie szanuje innych. On potrzebuje, czy ona, spokoju i pokoju w życiu. Tyle tylko, że zrobi wszystko, żeby się pokłócić. Co tak naprawdę ten ktoś mówi, to to, że on potrzebuje, żebyś nie miała własnego zdania. To jest tutaj ta nowina. Okay? Ja chcę spokoju, więc proszę mnie nie denerwować. Proszę mnie nie pokazywać, co ciebie interesuje, czego ty chcesz, bo tak naprawdę to mnie to nie obchodzi. Aby było mnie dobrze, aby mnie było dogodzono, bo ja jestem najważniejszy, najważniejsza, a to reszta będzie ok, będzie zgoda. Okay? Mogą nam pokazywać, że potrzebują, żeby być dla nich grzecznymi, wyciszonymi, żeby wszystko polubownie robić. Tyle, że sami będą zachowywać się wszystko tylko właśnie to, czego mówią, że są za tym. I to tak będzie dotyczyło każdej dziedziny życia. O! Ja lubię, jak się zdrowo je. Tyle, że w międzyczasie budzi się w nocy i je, i chipsy, i czekolady, i cukierki, i ciasto, i co tylko popadnie pod rękę. O, ja jestem za trzeźwością. I czystym powietrzem. A w międzyczasie pali jak z komina papierosy i nie za dużo wody pije. Zamiast tego pije alkohol. Od jednego piwka do drugiego drinka. Więc to są ludzie, którzy mówią jedno i są przekonani, że oni naprawdę tego chcą. Tyle, że to jest w jedną stronę związek, w jedną stronę idzie wszystko. Ok, daj mi wszystko, a ja tobie dam nic. Jeszcze mało tego, będę żyć twoją dobrą energią. Bo jeżeli ja nie żyję zdrowo, to wiadomo, że teraz ja robię się coraz słabszy, czy słabsza, ja denerwuję się o wiele bardziej, o wiele szybciej niż normalnie by to było. Więc ja potrzebuję dużo i ja gdzieś muszę to otrzymać. Przyjdzie do ciebie. I co ty teraz zrobisz? No właśnie. Czasami zdarza się, że ktoś jest pośrednikiem tego wszystkiego. Tych energicznych wampirów. A mianowicie to są ludzie często, którzy właśnie są tacy, jak opisałam. To są alkoholicy. To są ludzie, którzy bardzo dużo palą papierosów. Więc to jest ciemność w nich już. To są ludzie, którzy
nie robią nic dla swojego ciała, duszy i umysłu, tylko po prostu pije, żyje, pali, byle co zje i często byle co powie. Bardzo lubi plotkować, szczególnie za naszymi plecami. Mówią, obgadają, suchej nitki nie zostawię, jak to się mówi. Czyli ta środkowa osoba może już, i to być może być wasz znajomy, czy nawet w związku przyjaciel, czy małżonek, zadaje się z tą osobą, która właśnie wysysa z niego całą energię. Teraz, kiedy on przychodzi do was, wyjść się z was, bo on tej energii potrzebuje. Wiecie, że jesteście z taką osobą, którą ja nazywam energetycznym wampirem, jeżeli czujecie się gorzej, jeżeli absolutnie nie macie energii w sobie, czujecie się słabo po takim spotkaniu, po takiej rozmowie, nic wam się nie chce, łatwiej się denerwujecie. Co się dzieje praktycznie, spiritualistycznie rzecz biorąc, to wyobraźcie sobie, że tak jak ja tu siedzę, czego wy nie widzicie, ponieważ wszystko jest energią, więc ja mam aurę wokół siebie. W moim przypadku ja naprawdę mam szczerą nadzieję i wierzę, że ta aura jest jasna, kolorowa, że jest zdrowa. Okay? Ja przez koleżankę na łożu śmierci miałam powiedziane, że ja mam aureolę nad głową. No to jest kilka teorii na ten temat. Aureola, ja się nawet jej pytam, co ty masz na myśli? Ona mówi, wyglądasz jak święta. To jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy już, spiritualistycznie. Więc nie tak ważna jest aura, tylko to jest właśnie cała siedziba. No, ale już mówmy o większości. Więc wszyscy mamy tę energię wokół siebie. I jeśli jest zdrowa, jest jasna, jest mocna, jest taka jak odległość tych obu rąk. Tak, tak dużo tej energii jest. Moglibyśmy zasilić całe miasto na tydzień czasu. Jeśli mamy do czynienia z energetycznymi wampirami, kiedy oni żyją naszą energią, my stajemy się bardziej nerwowi, chorzy, wszystko nas zaczyna denerwować, nie umiemy się skupić, ta energia staje się słaba, ciemna, im ciemniejsza, tym gorzej, a wręcz z czasem, jeżeli nie ustąpimy, jeżeli nie odsuniemy się od tej osoby czy osób, stanie się dziurawa. Dziury będą w tej energii i wtedy już bardzo łatwo nas fizycznie uszkodzić. Zaczynamy chorować, zaczynamy cierpieć na nerwice, nawet nowotwory z tego się robią. Po prostu jest bardzo łatwo dotrzeć do wewnątrz, okay? Więc, kochani, powiem tylko tyle. Jeśli macie do czynienia z takimi osobami, odsuńcie się. Odsuńcie te osoby od siebie. Odseparujcie się. Ponieważ jeżeli nie zrozumiesz tego w czas, dojdzie do choroby, nie zrozumiesz, dojdzie do pogorszenia stanu, a potem nawet do choroby śmiertelnej. Bardzo często. Jest to bardzo niebezpieczna sprawa. Lekarze o tym nie mówią, bo to jest ta spiritualistyczna dziedzina. To nie jest fizyczna, że tu się da coś udowodnić. Niemniej jednak też ci powiedzą. Lekarz też ci powie, że jeżeli gdzieś w jakimś coś momencie ci nie służy, od czegoś robisz się chora, odsuń się od tego. Ja mam nadzieję, że lekarze takie rzeczy mówią. Zamiast wypisywać tabletki, przepisywać lekarstwa, które z jednej strony pomagają, z drugiej strony chcesz popełnić samobójstwo albo zabijają ci wątrobę, trzeba zawsze dotrzeć do korzeni powodu, dlaczego czujesz się tak, a nie inaczej. Więc zamiast, pierwsza rzecz, biec do apteki po lekarstwo, czy do lekarza po diagnozę i tak dalej, zastanów się. Przeprowadź medytację. Pod spodem będą linki tych medytacji. Co tak naprawdę
mi dokucza. Zapytaj swoją, na przykład, rękę, która bardzo cię boli. Zapytaj głowę, która cię boli. Przeprowadź tą 10-minutową medytację, możesz ją zrobić dłużej, którą ja pod spodem podaję. I zapytaj swego ciała, głowo, dlaczego mnie bolisz? I daj sobie 10 minut, nie myśląc o niczym, co ci przyjdzie do głowy. Jaka odpowiedź? Bo tu jest cała odpowiedź. I wiesz co, że znajdziesz ją. Zapytasz i będzie ci odpowiedziane. Będziesz dokładnie wiedzieć, dlaczego jesteś chora, dlaczego cię boli głowa, dlaczego masz problem z chodzeniem, co jest twoją ręką, czy dlaczego nagle zaczęły cię boleć oczy. Oczy, czegoś nie widzisz. Uszy, czegoś nie słyszysz. Gardło, coś ci stanęło w gardle. Coś masz ochotę powiedzieć, ale nie możesz, bo nie chcesz wojny, bo nie chcesz się narazić, bo nie wiesz, jaka będzie reakcja. No właśnie. Okay. Więc to warto zrobić i przebaczyć wszystkim, to też ten link pod spodem do tej medytacji, odsunąć się od tego, co jest dla ciebie niedobre i naprawdę zająć się sobą, leczyć się spirytualistycznie, iść na spacer, powąchać te róże czy cokolwiek jest, iść pobawić się w śniegu, jak ja za chwilę to zrobię. Robić to, co sprawia ci przyjemność. Cieszyć się życiem, bo po to tutaj jesteśmy. Nie po to, kiedy lekcje są lekcje, ale nikt się tak tobą samym, czy nikt się tobą nie zajmie tak, jak ty sam. Taka jest prawda. Więc zachęcam do tego gorąco. Wszystkie linki pod spodem załączę. Patrzę tylko jeszcze, czy jest coś, czego nie powiedziałam. Owszem, dużo daje też, jeżeli jesteśmy w obecności przyrody, zwierząt, dzieci. Zauważcie, że tych energetycznych wampirów, dzieci małe i mniejsze, tym lepiej, szczególnie niemowlęta, takie malutkie dzieciaczki, jeszcze nie chodzą. I zwierzęta od razu widzą, kto jest kto. Szczególnie koty. Od razu będą wiedzieć, kto jest kto. I będą uciekać. I będą się chować. Psy będą szczekać, a dzieci zaczną płakać. Płakać w głos. Bo nie wiedzą, o co chodzi, ale widzą tę energię. I im jest ciemniejsza, tym bardziej przerażająca i będą płakać. Dlaczego jedna osoba podchodzi i dziecko się cieszy, śmieje, a drugi podejdzie, zrobi to samo i dziecko w krzyk. To jest ta energia. Czują tę energię niezdrową. Kochani, buziaczki, uściski i do kolejnego razu.